Twierdzący Melino. No, ale oni się siebie nie dbą, chodzi zarośnięty i tak dalej. Po prostu to się nad normą, nie? Tak, tak. Żebyś wiedziała, dlatego jeżeli będziesz z nim rozmawiała, to powiedz, że Elżbieta obawia się o jego przyszłość, bo on ma duże kwoty do zamieszkania, do płacenia, także wiesz, jak on tak się stoczy raz, dwa, to są niemiłosierni, jest eksmisja i koniec. On ma zadowolenie w ogóle młodych mężczyzn. Ja nie wiem, no tam płaci z 500, 600 zł i za to wszystko koło 700 zł. Czyli angielskiego na piosenkę. No, on ma prywatne spółdzielcze. Zafascynowani bitnikami. No, to ja nie wiem, jak to wygląda jako płatka, to chyba jakieś mam mniejsze płatki. Nie wiem, jak to wygląda. Ale słuchaj, on chce teraz, żeby to było do administracji należało, bo tak to on nigdy sobie remontu nie zrobi, bo nie ma tych pieniędzy na remont. Ta administracja, jak jest ADM, no to wtedy robi remonty. To on zorientował się, że nie opłaca się mieć mieszkania własnościowego. Przecież, ale posłuchaj, nic nie robi administracja żadnych remontów, rozumiesz? No. Bo słuchaj, ja mam rodzinę i też w blokach, rozumiesz? No. I też robią sobie remont sam, płacą za czynsz, rozumiesz? No, no, no. I płacą za czynsz, za światło, za gaz, nawet czy ja tu u wujka mieszkam, jest to własnościowe mieszkanie, rozumiesz? No, no, no. I robi sobie wszystko w ramach własnych. Bo to mieszkanie było kiedyś też administracji, ale mój wujek wykupił je na własność, rozumiesz? No dobrze, ale, poza tam jeszcze ale jedną w trzeciej, czy jak nie było na własność sezon, wykupione, to też robił sam w ramach własnych remontów i nic nie robiła administracja. Rozumiesz, o co chodzi? No. To ty jemu powiedz, że on jest głupi i że administracja mu nic nie zrobi. Administracja tylko się przykłada, bo tam stawia warunki, no tak, że musi 105 lat wymienić tam jakieś rury, kraty, no, i tak dalej, co zapobiega, wiesz, no, tam zalewaniu mieszkania, nie? Tak. Moda na, no, to ma takie, masz takie wymogi, co piszą i ty musisz się do tych wymogów stosować, bo mi przykładowo sprawdzają, że co 5 lat tam mieszkańcy wymieniają te rury, nie? Żeby tam wiesz nie było powodzi w mieszkaniach, jak się to mówi. No. I to z kolei właśnie poszło i nic, w kierunku mody. Nic administracja nie musi wtedy dawać, ten tam jest popa krany, dawała to komuna, a teraz na początku jeszcze nie musi być demokracja, rozumiesz? I każdy robi sobie wszystko w ramach własnych. W przypadku mody damskiej. No. Czyli New Look Diora i nic mi się kurwa nie należy, 47 roku do śmierci kreatora mody. Tam były dwie linie odpowiednio przetwarzał. W życiu mu administracja nic nie zrobi, więc jakby to było, to by to trwało dłużej. No to o czym mam tylko powiedział, czyli ta zmiana co sezon, a nawet jeszcze szybciej, bo proszę zauważyć, że ubrania wchodzą do sklepu czasami kilka razy w miesiącu. Uzyskało definicję. Zdaje się woda kosztuje 30 zł, jak metr kwadratowej wody kosztuje, ja wiem, 11 zł zimnej, a 12 zł ciepłej, nie? Ale ja słuchaj, ten Mareczek teraz, on wpadł, bo raz mówił mi, że tam że 200 ileś złotych jest do zapłacenia na Orange. Ja patrzę się na swój adres e-mailowy, a tam było 41 zł do zapłacenia, już tylko. I telefony stanęły, numery stanęły, bo zostało zablokowane. I dopiero ja teraz to uruchomiłam wszystko. Ale wiesz, on chciał jeszcze nawet wtedy, kiedy to stanęło, wiedział, że już jest zablokowane, to jeszcze chciał 200 jakieś 50 zł. Pytam się, czy pani nie dawaj mu żadnych pieniędzy, bo on wszystkie pieniądze się zwraca na wódkę. Bo ja kiedyś w sklepie dla niego robiłam zakupy, rozumiesz? A potem się później wkurzyłam na niego, ja mówię, jaki kurwa chodzę na mnie zakupy, ja mówię, bo ty zebrasz, nie masz pieniędzy, a ty kupujesz wódkę, ja mówię, chuja, że ja mówię, już nic kurwa ty nie dostaniesz. Nawet ja mówię, czuchu nie dostaniesz. Dlatego, że nie oszukujesz, tak, bo pieniądze przypijasz i alkohol, a ja ci kupuję wynik, bo żebrasz, że nie masz jedzenia. No ale on taki jest, on potem będzie do bólu się spowiadał tobie, że jest odwrotnie, że to ty jesteś taka, że ty żebrzesz, a on, wiesz, winna jesteś jemu, żebyś mu dała, bo mu się należy, bo mu jesteś winna, coś tam mu obiecałaś, czy jakoś tak, wiesz. Wie pan, jeszcze tak, w dodatku z całą pewnością w latach 50. była to taka teczka, o której Jerzy Kowiak się śmieje w tej książce, że Polak delegacji zapinana na dwie dwopaski, dwie ciężkie klamry, to w tej chwili trochę wraca na fali retro, jest wykonana oczywiście z dużo lepszej jakości skóry
czy tworzywa, skoro podobnego w przypadku firm, bo ty dużo mu naprawdę dużo rzeczy przynosiłaś, używały skurczyfuta. No. No widzisz, on cię wykorzystał, Ewka, ale wiesz, możesz dzwonić i powiedz, Marek, nie pij, nie pij, nie bądź pijakiem. Nie, on zablokował numer, także wiesz, pewnych rzeczy estetycznych, to ta taśka, która była czymś też równie. No ale jak to z zespołem Downa, wiesz, no to co może zrobić? On chce dać do zrozumienia, że to jesteś ty winna, a nie on, no dlatego blokuje. No to jest Nowy Mazurów, to też tutaj oczywiście. Ale słuchaj, ja tam nie mam z nim o czym dyskutować, ja mam swoje pieniądze, jestem niezależna od niego i do niego pochlepnie pójdę. Bo jakkolwiek ile razy do niego przychodziłam, to zawsze ja mu dawałam. On nigdy nic nie dał. Ryszard nie był bezinteresowny, bo zawsze korzyści z tego miał. Ale jak on tutaj mnie przestał prosić, jak dowiedział się, że ja na adresie e-mailowym widzę, że to nie jest 250 zł, tylko 41 zł, jak on się wypłoszył, że ja to wszystko wiem. Ja mówię, ty idioto, ja kupowałam telefon, to od razu podałam adres e-mailowy i na to informacja wszelka przychodzi. Ile zapłacić, na jakie konto? To na jaki numer? Czyli no, to jest użyte. No i bardzo dobrze, że tak zrobiłeś, Bo on ci uważał często najgorszego. Ale słuchaj, on i o tobie mówi, on po prostu każdego obgada. Jak ty do niego pójdziesz, to on o wszystkich mówi źle i o tym Dominiku też, że go więcej nie wpuści tego Dominika, no bo przecież wiadomo, że go okrada. Dlaczego miałby nie okradać, jeżeli nie ma pieniędzy, a chce mieć pieniądze, to jakiś pierścionek, jakiś no telefon, to niekoniecznie. Ale niech Marek nie przesadza, bo przecież jak ja byłam i wtedy był ten Dominik, nie? Słyszało, to miał pieniądze i kupował wódki chyba ze 2-3 razy w ciągu nocy był w sklepie. I Marek z nim pił do nieprzytomności. Nie wiem, tak, ja wiem. Mareczek pije do nieprzytomności i jest właściwie pijakiem, ale jeżeli tobie chce krzywdę zrobić, to powie, że ty jesteś pijaczką. No. Ja tu ci coś powiedziałam. Ja się zapisałam do takich różnych firm, gdzie gramy w filmach. I Mareczek myślał, że ja mam pełno pieniędzy, że tu mam pełno kasy z powodu, że gram w tych filmach. I zaczął tam je wydzwaniać, a że to ja mam tu więcej pieniędzy, że ja mam dochody, a ja mówię, idioto, nie grałam w ani jednym filmie, bo jak do mnie zadzwoni tylko z agencji, to ja powiem, że ja po prostu na razie nie mam ochoty i nie ma... I on po prostu tak się zawiódł, bo myślał, że tutaj pełno pieniędzy jest dla niego i że chociaż te 50 zł od jakiegoś dnia to mu się należy. Bo wiesz, tutaj Anita gra w filmach, tutaj ta Litka nasza też może raz gdzieś coś zarobiła, to się idzie prawie na cały dzień, 100 zł się dostaje catering. On myślał, że ja już tu wszędzie byłam i on się tam pójdzie, poskarży, że ja mam dochody, to mi tu zabiorą i takie, wiesz, robi świństwa. Jak ja to powiedziałam Litce, to ona mówi, no dać tylko mu po mordzie. Dać tylko mu po mordzie. A okazuje się, że możesz grać filmy, oni ci płacą od ręki i nigdzie nic nie zapisują, że ty coś zarobiłaś, czy ty czego nie zarobiłaś, nic nie zapisują. Forma uważali, że to są wspaniałe wspomnienia, że to są jeden najpiękniejszych lat. No, bo nawet wiesz, on mi też dał swój adres e-mailowy, żeby tu się na niego, a mi by do ręki dali pieniądze. Ale jak do mnie na przykład mają tu zadzwonić, to ja mówię, że ja teraz nie mam czasu, bo jestem zajęta czym innym i tak dalej, to on jest taką świnią podwójną, że wiesz, nawet dał swój adres, nie e-mailowy, tylko ten PESEL, żeby to jakby to za niego, wiesz, bo to ja nie mogę za dużo tu mieć pracę, rozumiesz? No bo on może pracować w 50 tych, jako ten Kopciuk, zapierdalać w 50 firmach i jemu nic nie zrobią, a jak ja tu zarobię 100-200 zł więcej, to mi odbiorą. I on o tym dokładnie wie i zaczął to już wydzwaniać, wiesz? Jako szantażysta, jako matacz, jako oszust. Powiedziałaś sama, że jeszcze takiego to w życiu nie widziałaś, Fakira. Zaszkodzi. Ja ci coś powiem. Ten Janek Maciejwitek jak żył, to on tutaj rozkładał karty. Jak koleżanka taka Bernadetta przychodziła, to on jako ta wiedźma, czarownica wróżka z Endor, wróżył z kart. I mi powiedział, że ja mam taką jedną zakałę na swej drodze w postaci Mareczka właśnie.
pracy. No mówię ci, no. Mówi, że... Ale on nie powiedział, że Mareczka, tylko ja tobie to mówię. Ale on powiedział, że mam zakałę na drodze swojego życia. Zakałę. Za człowiekiem. No, dobra, wiecie, był Wiesław Gomułka, był, on ich wszystkich wypieprzył z Polski do Izraela. No, tak, na razie, no. Pozdrów Dawidka, no. Tak dzwoni w międzyczasie, no. Dziękuję serdecznie za spotkanie, Agnieszka Janas, pisarka, autorka książki. No, do tego Instytutu Lotnictwa. Na koniec zacytuję fragment. Dobra, na razie. Dobra, okej. Dobrych ciuchów nigdy dość. Reklama bóstwa. Wzorzec myśl technologicznie. Teraz do smartfonów dodajemy gadżety, powerbank lub głośnik. Kupując smartfon Samsung Galaxy J3 z wyświetlaczem HD 5 cali za 699 zł, powerbank dostaniesz w prezencie. No lepsze, bo oni coś tu powiedział, wiesz. Jak? Aktisoft szybko łagodzi podrażnienie, regeneruje pęknięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. Litka też, ona mówi, że chodziła do kościoła, ona by tutaj wymodliła się. Jak ta Litka zarabia teraz te grosze, tu po jednym groszu, tu po dwa, no to po co jej to Radio Maryja i te kościoły? Chociaż ona wywodzi się z tych dewotek katolickich, strefania różańców, strefania, Podlipski, rabina Podlipski. I zawsze jak wychodziła, to robiła mi tu zdjęcia, ona wymalowała się, no to zawsze dla głupoty, ale teraz to nawet jak ona wychodzi, to jak my się kłócimy, my nawet nie mam ochoty powiedzieć wstań tutaj do zdjęcia, porób te miski, parę tych. Z tym przestajesz palić już po 4 dniach, to naprawdę proste. Jest. Ja mówię, słuchaj, robić ładne zdjęcie, potem masz na wieki, ale jak ona jest tłustą świnią, naprawdę taką grubą babą, że to, jak ludzie się spojrzą, no to traci, wiesz. Był sobie Maruszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Słuchaj, ja ci coś powiem. Ja wszystko lubię, bo są przecież grube baby, grube kobiety, które bardzo ładnie wyglądają. Jest taka aktorka, Dorota, jak ona się tam nazywa, Czarna, wiesz, z seriali, która była niedawno w Arkadii, myśmy byli w T-Mobile'u i się z nią tam całuje w drzwiach, bardzo miła, ona się ciągle gdzieś spieszy, ale ona tak ładnie wygląda, tak sympatyczna, bardzo gruba jest, taka Dorota z serialu, powinien się znaleźć. Nawet teraz nie pamiętam, jak to się tak już od 999 zł. No to już takiej, wiesz, ona niedługo będzie staruszką. Ale jeszcze mu młoda baba, a gruba z Krakowa. Ona przyjeżdża z Krakowa. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Że wiesz, suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, ale że w ogóle jej się chce. Czarna porzeczka, czarny bez Krakowa i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk. Że jej się w ogóle chce. Musimy się tylko Krakowa przyjeżdża. Gripowita rozgrzewa. Miałam na koniec smaku. Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Nazwisko. Ta Ewka się wyrobiła, bo jakiegoś wujka mieszka. A trochę mieszka, bo Mareczka korzystały. To on chciał, żeby jemu wszystko przynosić. Kolejnego spotkania z charyzmatycznymi kobietami. Rozmawiamy zarówno o życiowym... Ale ile ona po prostu... Jako ten wół, bo naprawdę po 10 makaronów, tak jest coś tam... Kobiety sukcesu, on to wszystko zbierał. Jesteśmy umówieni, Maja Kluczyńska. Potem zaczął szepczyć, bo ja jemu też kiedyś... makaronów naniosła, bo on zaczął tym gardzić, a potem stwierdził, że to jest bardzo fajne i się pyta, czy nie masz tam jeszcze. Ja wiem, to powiedziałeś, że nie chcesz. Świętego Jana Pawła II mija 38. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. A masz, o. Budowlana we Francji, zerwą się balkon, nie uciekniesz od papieża. Ukraińscy służbiści udaremnili przemyt papierosów. Przestępcy chcieli wykorzystać drona.
Piotr Topolinski. W Krakowie Łagiewnikach trwa uroczystość konsekracji kościoła pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Poświęcony obiekt ma być miejscem szczególnej pamięci o papieżu Polaku. W uroczystości bierze udział premier Beata Szydło. Homilię wygłosił metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Kościół znajduje się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, które jest częścią centrum. Jana Pawła II nie lękajcie się, zlokalizowanego na terenie po dawnych zakładach sodowych Solwej. Tam podczas okupacji niemieckiej pracował młody Karol Wojtyła. W czerwcu 2013 roku kościół został pobłogosławiony. Dzisiejsza konsekracja to uroczystość religijna, akt ostatecznego oddania świątyni Bogu. Mija 38 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Do tematu. No to Janek Witek to mówił jeszcze o tym gazie, że dostarczał gaz. Cztery osoby zginęły w katastrofie. Ja mówię, już przestań, już przestań. Bo... W mieście Onże urwał się balkon, na którym było 15 osób. Ofiary śmiertelne to trzech mężczyzn i jedna kobieta. Kilkunastu rannych zostało przewiezionych do szpitali, mówi Michel Pichu z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Onże. Przyjęliśmy do naszej placówki łącznie 10 osób. Do prywatnej kliniki w Anżu trafiły kolejne 4 osoby. Życie żadnego z rannych nie jest zagrożone. Część osób po udzieleniu pomocy ambulatoryjnej została wypisana do domu. Szpitale zorganizowały specjalne punkty pomocy dla bliskich ofiar. Do wypadku doszło podczas imprezy studenckiej. Na miejscu zdarzenia pracują strażacy. Ukraińscy funkcjonariusze służb granicznych udaremnili przemyt papierosów za pomocą drona. Pomysłowy ukraiński przemytnik parał się nielegalnym procederem na granicy z Węgrami. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Ukraińskiej Służby Granicznej oddziału Tysa z miasta Chop. W pobliżu granicy z Węgrami zlokalizowali dron, a w jego pobliżu przemytnika, który zdalnie sterował maszyną. Przestępca próbował zbiec, ale został zatrzymany. Najprawdopodobniej po drugiej stronie granicy na powietrzny transport kontrabandy oczekiwał wspólnik Ukraińca. Pogranicznicy zarekwirowali te kartonów papierosów ukraińskiej produkcji, które przemytnik przerzucał na Węgry za pomocą bezzałogowej maszyny latającej. Służący do przemytu dron to 8 ramienny oktokopter. Papierosy były przyklejone do maszyny. W tym roku ukraińskie służby graniczne udaremniły 13 prób przemytu papierosów za pomocą maszyn latających. Oprócz bezzałogowych dronów przemytnicy wykorzystują też motolotnie i lekkie samoloty. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do krajów, w których marnuje się najwięcej jedzenia na świecie. Co roku wyrzuca się tam artykuły spożywcze o wartości 4 miliardów dolarów. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Żywności. Zjedzone tylko do połowy spaghetti ląduje w koszu w restauracjach. Nieświeże produkty z lodówki trafiają do zbiorników na odpadki w domach. Marnowane jest 30% przygotowywanej dziennie żywności, alarmuje firma Dubai Carbon. Problem staje się jeszcze większy w czasie Ramadanu, tradycyjnego miesiąca postu. Muzułmanie czekają wtedy na wieczorny posiłek iftar. Według badań ponad połowa przygotowanego z tej okazji jedzenia jest wyrzucana. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich prowadzonych jest wiele kampanii mających na celu uświadomienie negatywnych skutków ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Ludzie są bogaci w Dubaju. Przeciętny Europejczyk generuje codziennie 1,2 kg odpadów. W Dubaju czy Abu Dhabi powstaje ich prawie dwukrotnie więcej, tłumaczy Ivano Janelli z Dubai Carbon. Organizatorzy akcji edukacyjnych próbują uczulić mieszkańców na problem marnowania pożywienia i pokazują, że w tym samym czasie miliony osób na świecie cierpią z głodu. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Prognoza pogody. Popołudnie pochmurne, z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz. Na północnym wschodzie pogodnie. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Podlasiu do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie oraz na wybrzeżu, miejscami dość silny i porywisty. Wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie teraz w stolicy 1016 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Magister, dopiero skończyło się lato, a ja już nie mam na nic energii. Jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. A zdrówko, to co mi pani magister poleci? To może być
czuć niedobór witaminy D3. Polecam Molekin. Sama go stosuję. Molekin ma najwyższą zalecaną przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny dla kobiet. Wszystkiego najtańszego z okazji 14 urodzin Media Expert. Teraz laptopy z procesorem Intel już od 699 zł. Doktor nauk medycznych Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neomag Cardio, bo właśnie suplement diety Neomag Cardio oprócz magnezu o doskonałej bioretencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomag. Taki powinien być magnez. Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. To była reklama. Patrzę na zegar, 7 minut po godzinie 13. Polskie Radio 24. A za kilka minut, dokładnie kwadrans po godzinie 13, nasza niedzielna stała pozycja, czyli Kobiety Sukcesu i Maja Kluczyńska. Dziś jej gościem będzie dr Bianka Sibińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, twórczyni kampanii społecznych takich jak Dziewczyny na Politechniki czy Dziewczyny do Ścisłych oraz projektów wspierających kariery kobiece w branży technologicznej i nauce. Tutaj wiele nas wypadnie. Aktualnie pani dr Bianka Sibińska kieruje projektem badawczym Potencjał kobiet w branży technologicznej. Koordynuje program promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Spotkanie z dr Bianką Sibińską w audycji Kobiety Sukcesu. Kwadrans po godzinie 13. Ta audycja wystartuje na naszej antenie. Polskie Radio 24. A teraz przenosimy się do Rzymu. 38 lat temu, 16 października 1978 roku, o 18.18 z nad kaplicy Sykstyńskiej na placu Świętego Piotra w Rzymie uniósł się biały dym. Był to znak, że kardynałowie zgromadzeni na konklawę wybrali następcę Świętego Piotra. Okazał się nim kardynał Karol Wojtyła z Polski, biskup Krakowa. Papież 264 w historii Kościoła przyjął i Jana Pawła II. Łączymy się z naszym korespondentem w Rzymie. Marek Lamek jest z nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Marku, kojarzy pan, pamięta pan ten dzień? Pamiętam ten dzień, ale pamiętam go jakby również tym, co poprzedziło ten wybór. Pamiętam 28 września tego 78 roku. Mieszkałem jeszcze w Turynie, odprowadzałem kogoś rano na dworzec. I z pociągu jakiś pasażer wystawił głowę i powiedział: emortal papa, umarł papież. No i konsternacja, bo papież już umarł. Paweł VI 6 sierpnia tego 78 roku. I trudno było uwierzyć, że w ciągu miesiąca umarł następny papież. I okazało się, że właśnie chodzi o Jana Pawła I, 8 października, więc na 8 dni przed wyborem kardynała Wojtyły w polskim kościele w Rzymie. Wtedy przyjechałem specjalnie do Rzymu. Kardynałowie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła odprawili mszę za duszę Jana Pawła I. Karol Wojtyła wygłosił kazanie, mówił tak ciepło, mówił tak wzruszająco, serdecznie o Janie Pawle I, że potem nie było dla nikogo z obecnych tam zaskoczeniem, że wybrał właśnie to imię, to samo z numerem 2, jakby chciał
kontynuować ten rozpoczęty, ale taki no i te czasy, Wiesiu, teraz się na nich rzucili, a wtedy były inne czasy. Przez miłosierdzie poprzez jakieś takie rozmydlenie, to przecież dlaczego w ogóle Kościół wspierał Hitlera, to może wiesz, a pedofili, to się z tego śmiać. Współpracowałem od roku 1970. Na co można biskupko? Też Rydzyk jest na Facebooku, Zelewski też ma zdjęcie. Jakby ten Rydzyk się dowiedział, że Zelewski był aresztowany za pedofilię, to może by się przewrócił do grobu ten ojciec, dlaczego mówili, że ksiądz Rydzyk w ogóle jakiegoś biskupa pedofila chroni. No to ma, to ma. Niech Zelewski będzie biskupem. No. 10%, bo będą dochodzić, a wiesz, będą sprawdzać. A teraz jak ta linia Mysia jest, to jest to wszystko pieprznięte, nie wiedzą w co wpaść, czy w gówno, czy w maść, pieprznięte mocki. Będą ścigać. Nawet coś obawiam się, że mogą zmyślić. Powiedziałem, może to taka młodzieńcza spada, takie w cień, bo jak to się nazywa, wishful thinking, że moim zdaniem właśnie papieżem zostanie starożytyła. I tak sobie gawożyliśmy, i nagle podszedł do nas czarny płaszcz, chusteczką. Skromny ksiądz pytał, czy może się przyłączyć. A czy ty, Wiesiu, rozmawiałeś na Twitterze na ten temat z ludźmi, że dlaczego ten papież wspierał pedofili? Z kolei zapytał, kim ja jestem, i małym głosem tygodniku powiedział, o jaki młody. Na to pozwoliłem sobie odpowiedzieć, że no tak tylko wyglądam młodo, ale nie jestem. I wtedy kardynał Wojtyła powiedział, nie, to my już tylko udajemy młodych. Miał wtedy 58 lat i właśnie za 8 dni został papieżem. Pamiętam oczywiście wszyscy, przy tym nie było ten konsternacji na placu, to zaskoczenie i pierwszy pomysł, jaki przyszedł, pierwsza myśl, jaka przyszła obecnie do głowy, że to pewnie może, że to pewnie ktoś z Afryki, Wojtyła, powiedział kardynał Felici. Baba ze wsi musi dużo na sobie nakładać, musi. Coś całkiem inny. Dodam jeszcze gwoli prawdy, że włoska praca może nie stała, nie masowo, ale jeszcze za życia Pawła VI, kiedy mówiło się o możliwości jego ustąpienia. Ale tak w połowie lat 70. Oczywiście przyniosła taką listę tak zwanych papabilitów, którzy mieli jej zdaniem, zdaniem obserwatorów, watykanistów, szansę na to, by zasiąść na stolicy Piotrowej i był tam również Karol Wojtyła. Może nie jako ten, który miał ogromne szanse, ale był wymieniony, że zważywszy jego dorobek, zważywszy jego osobowość i zważywszy jego pochodzenie właśnie z tej części świata, tej części Europy, która o której już wtedy w latach 70. było głośno i już się coś przecież zaczynało w Polsce dziać, że ktoś taki również jest w gronie purpuratów mających szansę. No a potem raz jeszcze trzeba było jechać do Rzymu pociągiem na inaugurację pontyfikatu 22 października tym hasłem, które pozostało przez cały pontyfikat. Otwórzcie na oszczyt drzwi Chrystusowi i nie lękajcie się. Jeszcze kilka dni wcześniej, chyba jeden albo dwa, było spotkanie z dziennikarzami, które też wspominam no, jako coś absolutnie nie mieszczącego się w dotychczasowych kanonach. Natomiast to, co o tej na Wielkocy, to ja ci powiem, bo ty nie wiesz, o co chodzi. Tu parę tych wernisaży do tyłu, Breżniew położył się na oknie wystawowym. No i spał jak Maja Zoja. Ciekawa historia stara. I teraz tak, ja tą kamerą jadę, no ale widzę, że biegną ci chłopcy, no żeby tego Breżniewa podźwignąć i od razu go do szatni wyprosili, wyprowadzili. I ten Hugon Bukowski taki, który ma tysiące zmarszczek, on jest w ogóle pracuje jako redaktor w gazecie. Dla takich opowieści warto łączyć
Dla takich opowieści warto łączyć się z Markiem Lenartem. Dziękuję serdecznie za to wspomnienie. I on codziennie do niej przychodzi, do tej Katerina na Piórkowska, to jest jej kolega. Poznał Jana Pawła II. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I on każdego tutaj sprzeda. Teraz zapowiadamy już kobiety sukcesu. W sensie, że wiesz, w sumie to on tutaj nikogo nie lubi, niewielu. Jest taki, proszę Państwa, znowu jest ta 13:15 i niedziela, kolejna niedziela i kolejne spotkanie z kobietami sukcesu, na które zawsze gorąco Państwa zapraszam. Maja Kluczyńska, witam sobie także dzisiaj mojego gościa, pani doktor Bianka Siwińska. Witam pani Bianko. Witam serdecznie. Dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, redaktor naczelna Perspektywy. No i tak jest, twórczyni kampanii społecznych. Widziałeś, że Hugo siedział na ulicy, to jest jego sprawka. Myślę, że nie i on podpuszcza tego ochroniarza, dziewczyny na politechniki, który pierwszy raz tam albo jest, dziewczyny do ścisku. I mówi, ty weź tego. Ja chcę powiedzieć, weź że dziewczyny tego, na politechniki to opatrz, jedna tu siedzi na oknie, tam nigdy na oknie z tamtej to strony, to ten ochroniarz widzi, bo tam siedział ten biały kask. Ten Hugon Bukowski. Białe, ale też w innych możesz kolorach. Wejść. Do dzisiaj nam towarzyszył, dlatego że stało się taką ikoną tej akcji. Mm-hmm. I nawet w ramach dnia ostatniego kilku dni, między innymi 6 biegów w kasku w 6 miastach i dziewczyny biegną właśnie w tych kaskach białych. On jeszcze mnie toleruje, ale słyszałeś, siedział na tym. To zacznę tak może trochę od końca. I już chciał, żeby iść. Po tylu latach, że jest bieg, są dziewczyny na pogadał, żeby iść. Ale dlaczego? Żeby to się nikt się nie domyślił, właśnie, że to on podpuszcza ochroniarza. Akcji, że ona trwa 10 lat, rzadko zdarza się. Bo ochroniarz tak sam siebie by nie wszedł, to po pierwsze. To jest winny Hugon Bukowski. On wyszedł i patrzył się przez szybę. To siedzi przy stole. Zależnie od tego, jak się zmieniały władze. A ty tam akurat nie wypijałeś te wina, ja to nagrywałam na taśmę. Ale wiesz, tutaj zawsze udawało tego nikt nie widział, ale potem wyszedł Hugon Bukowski, jednego faceta potrącił. Albo też i ktoś do niego powiedział brzydko, spadaj coś tak, tam. Życzę po pierwsze, ale ja myślę, żeby trwało. Kolejny gra. Wyszedł no na tak zewnątrz, obserwował. Może nie musi ale on trwać, i tak wie. Jeżeli będzie samo się kręciło, no i tak już dawno załatwiony. A Artur dawno załatwiony. To była pani inżynier. I nie tylko. A taka Halinka się wcisnęła, to wiesz, ona ten tam projekt winna, się ziścił, staruszka. No tyle czasu minęło. Czy pani no ale ktoś taki, przepraszam bardzo, jak Breżniew, pijacza morda, to jest ogromnym zagrożeniem dla osób, które stawiają wino, a są bardzo chciwe i skąpne. No to wiesz, to jest wielkie nieszczęście, bo przecież ta Napiórkowska to przecież mogłaby nocy nie przeżyć, prawda? One się jednak troszkę zmieniają. Ona jedną lampkę wina jak dała, potem zadała Breżniewowi, a on za jej plecami wypił 24 lampki wina. Science, Technology, Engineering, Mathematics. No to więc, jak ona się o tym dowiedziała, może z internetu, w komentarzach, Radia Konchita, to przecież ona by mogła umrzeć. Nie z mojej winy, ale ze swojej, bo osoba, która jest chytra, czy biegła handlem zajmująca się, a skąpa, a już te inne przymiotniki, to ludzie sobie sami dodają. Im kobiety właśnie, które osiągnęły sukces, no tak jak pani audycji, w zakresie czy to inżynierii, czy pracy w branży technologicznej, czy w programistyce, czy też panie, które zrobiły karierę naukową i staramy się je właśnie w takim bardzo wczesnym etapie już zainspirować do zainteresowania w ogóle obszarem technicznym, ścisłym, bardzo konkretnym. Czy to jest też takie zadanie, że po prostu trzeba też najmłodszym kobietom, dziewczynom, dziewczętom wskazywać wokół takie postaci, postawy kobiet innych, które no, wybrały trochę niestereotypową drogę swojego rozwoju i pomysł na swoje życie mają? Wskazywanie wzorców kobiecych jest kluczowe. W naszym badaniu Potencjał Kobiet dla Branży Technologicznej wyszło, że właściwie 86% maturzystek nigdy nie słyszało o kobiecie inżynierze albo kobiecie naukowcu, naukowczyni, chyba że mają takie przykłady w swojej rodzinie. Wyłączamy z tego badania Marię Skłodowską-Curie, dlatego że jest to pewien wytrych, który tak naprawdę niczego nie zmienia, niczego nie znaczy i nie wpływa na wyobraźnię młodych dziewczyn. Także prawie 90% młodego pokolenia dziewcząt nie znajduje tego typu wzorców ani w swoim otoczeniu, ani w szkole, ani w przekazie publicznym, medialnym, więc trudno oczekiwać, że same siebie wymyślą w ten sposób.
w momencie, kiedy ta inspiracja jakby gdzieś tam się załamuje, tak? Mhm. Więc wskazywanie fajnych historii kobiet, wskazywanie, nie wiem, pokazywanie rzeczy, które te kobiety zrobiły, pomyśliły, i jakie problemy rozwiązały. Ten kask oczywiście w tym wszystkim jest bardzo, bardzo kluczowy i my też to widzimy jako taką jedno z naszych głównych w ogóle, jedno z głównych narzędzi wpływania na te młode umysły. Ważny jest taki wzorzec, tak. Wzór, prawda? I to całkiem niedaleko, gdzieś w otoczeniu. W takim razie zapytam tak, pani jest pasjonatką tego, co pani robi, bo nie sposób sobie tego wyobrazić inaczej. Zdecydowanie. Robię w swoim życiu różne rzeczy. Jasne cel, jasna misja. Ale to jest taki obszar mojej prawdziwej pasji i tutaj moje serce bije w tych projektach i myślę, że to widać. To widać, to słychać. Rozumiem, że nie ma przypadków. Nie pracuje pani też z przypadkowymi ludźmi, bo to jest zespół fantastycznych dziewczyn i w ogóle mieszane towarzystwo, że tak powiem. Mamy naprawdę wspaniałą ekipę taką na miejscu u nas. Mam świetną współpracowniczkę Joannę Lisiecką, taką bardzo już bliską, która ze mną współtworzy te działania. Mam taką też ekipę właśnie zadań specjalnych, bardzo rzutką, ale też przede wszystkim mamy ten network kobiet, które są zainteresowane wspieraniem tak, tych dziewczyn. To są już studentki, to są studentki na przykład, które też robią swoje webinaria inspirujące dziewczyny do zainteresowania się studiami technicznymi. Jest taka Jasia Roczniak na AGH w Krakowie, która taki projekt zaczęła też. Mam nadzieję, że to wszystko bardzo fajnie się rozwinie. Mamy też doktorantki na uczelniach, które tworzą akcje dziewczyn do nauki, które też pomagają nam forsować różnego rodzaju rozwiązania na uczelniach. Mamy sieć przyjaciół, fanów, pełnomocników akcji dziewczyn Politechniki na uczelniach. Mamy mnóstwo dziewczyn, które przeszły przez nasze programy i które się identyfikują z tym naszym postulatem, żeby kobiety miały więcej do powiedzenia w tych obszarach technologicznych i które rozwijają własne działania w tym kierunku. I wydaje mi się, że to jest taka fala, której już nie da się zatrzymać. No i oby nie dało się jej zatrzymać, bo to jest taka pozytywna fala, prawda? Pani pasjami bada też szkolnictwo wyższe. Czego się pani tam doszukuje i jakie są wyniki tych badań? Czego się pani dowiaduje? Bo wiem, że potem z tego wszystkiego, o czym pani tam się dowie, to robi pani to taki przykład na życie i są potem praktyczne działania. Jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, to mi tak jak ogólnie w życiu zależy na tym, żeby była pewna różnorodność, żeby była wymiana poglądów, żeby były inspiracje z zewnątrz, z wewnątrz. Dlatego też dbam o to, żeby jak najwięcej studentów z zagranicy studiowało w Polsce, żeby nasi studenci wyjeżdżali za granicę, żeby nasze uczelnie otwierały się na te wpływy zewnętrzne, żeby wymieniały się intelektualnie z innymi ważnymi ośrodkami, żebyśmy istnieli w takim obiegu międzynarodowym. To się nazywa w tych badaniach, o których pani wspomniała, właśnie internacjonalizacją szkolnictwa wyższego, tudzież umiędzynarodowieniem. To jest bardzo zapomniane słowo. Tak, międzynarodowienie jest polskim takim odpowiednikiem czysto rdzeniowym. I ja to faktycznie badam, ja to wspieram też w ramach działań na rzecz Fundacji Perspektywy, koordynuję taki projekt Studying Poland. No właśnie, to, a jak to działa? To działa tak, że jest grupa 60 takich przodowników uczelni polskich, które są zainteresowane tym, aby jak najszerzej, jak najlepiej istnieć w tym świecie zewnętrznym i być partnerem globalnym dla innych instytucji i różnego rodzaju działania w tym kierunku prowadzi. My te działania koordynujemy, pokazujemy się razem jako Polskie Szkolnictwo Wyższe za granicą, na targach międzynarodowych, pokazujemy się studentom, pokazujemy się jako potencjalni partnerzy we współpracy naukowej. Badamy w ogóle, jak wygląda sytuacja studentów zagranicznych w Polsce. Wydajemy takie jedyne właśnie raporty na ten temat. Teraz premiera następnego będzie 18 października. Też prowadzimy bardzo ważne, wydaje mi się, działanie, taki konkurs, to się nazywa Interstudent, no było do Inter tego. No tutaj. Właśnie, ta internacjonalizacja. Międzynarodowy, muszę powiedzieć. Także konkurs Interstudent jest bardzo ważny, zwłaszcza teraz, gdy w kraju zaostrzają się takie nastroje, powiedziałabym, czasami nacjonalistyczne, czasami ksenofobiczne, coraz więcej incydentów w tym zakresie teraz widać. I też studenci zagraniczni padają ofiarą tego. Dlatego ten konkurs, który ma pokazywać najlepszych studentów w Polsce,
którzy przyjechali z zagranicy, mają swój wkład w to, co się dzieje, tworzą pewne, nie wiem, sztukę tworzą, są działania społeczne i wnoszą bardzo od siebie, jest bardzo ważne. Rok temu na przykład jeden z zwycięzców w konkursie Interstudent był student z Syrii i to w tamtym czasie też było bardzo ważne, żeby go pokazać, nasze wsparcie dla uchodźców, tak, także ten konkurs robiony wspólnie przez uczelnie polskie jest, wydaje mi się, też bardzo ważnym świadomościowym działaniem. I w ramach tego nawiązujemy dużo współpracy z różnymi ośrodkami zagranicznymi i tych działań jest mnóstwo. My to robimy od 10 lat i też można zauważyć, że i uczelnie polskie w tym czasie bardzo się rozwinęły pod kątem właśnie międzynarodowienia i ta liczba studentów zagranicznych w Polsce też bardzo, bardzo wzrosła, powiedziałabym wręcz lawinowo i jest to bardzo ważny trend i o ten trend trzeba dbać. To zapytam tak, jak mają się kobiety w branży technologicznej i w nauce? No ja myślę, istnieje zjawisko szklanego sufitu? No badania wskazują na to, że istnieje. Chociaż, bo nie pytam już o życie i o realia. Myślę, że istnieje. Myślę, że jako, że to jest sufit zrobiony ze szkła, to go słabo widać. Trzeba naprawdę się przyłożyć i zbadać porządnie, żeby tam doszedł. Zwłaszcza, że wiele kobiet, które są nawet na tej drodze i napotykają ten sufit, albo go nawet przebijają, też go nie chce widzieć tak naprawdę, bo nikt nie chce się jakoś tak stawiać w pozycji ofiary. Konfrontacji też, prawda? Tak, więc ten sufit liczby wskazują na to, że istnieje, dlatego że jeżeli w nauce, w naukach technicznych, gdzie to widać bardziej, mamy 37% studentów politechnik są dziewczyny, potem około 40% doktorantów na uczelniach technicznych to są dziewczyny i nagle przy habilitacjach mamy 20% kobiet, a przy profesorach mamy tylko jedną kobietę a 10 profesorów. Więc widzimy, że coś się dzieje. Jest to też związane z takim cyklem życia rodziny, gdzie pojawia się pewne dziecko i niekoniecznie jest taki partnerski podział obowiązków. I znowu deklaracja jest partnerska, a stereotyp, że kobieta. Tak, często jest tak, że kobiety w pewnym sensie hamują swoją karierę naukową z tego powodu, albo z jakichś też innych powodów oczywiście. I też wiadomo, że jest im trochę trudniej przebić się w takich nieformalnych różnych, tak powiem, strukturach, gdzie panuje wciąż takie męskie kolesiostwo i gdzie kobiety nie potrafią się do końca w tym odnaleźć. Jest bardzo mało i jeszcze nie ma takiej masy krytycznej, która pozwoliłaby im pewne własne wzorce i sposoby i postępowania narzucić. Tak. Musimy właśnie ulepić, tak jak pani redaktor pokazuje tutaj gestem, na taką kulę śnieżną, która po prostu to wszystko zmieci i zmieni. Ale pani doktor, jest tak, że w ostatnich latach, no na całym świecie, gdzieś to wyczytałam i teraz spróbuję sobie to jakoś odtworzyć, na całym świecie ma miejsce taka cicha, pełzająca rewolucja, bo zmienia się rola kobiety w naukach ścisłych. Zdecydowanie. Więc ponieważ to się zmienia i taki duży skrót myślowy, to konsekwencją tego pewnie jest też więcej kobiet na wyższych stanowiskach menedżerskich i na ich zarządzaniu. To jest niesamowite, dlatego że ja z racji tych różnych... Obie kobiety mają mało psychologii, mało mądrości. W tym pierwszym wieku mówić, bo wszystkie żebraczki to są tak apodyktyczne, ta w brązie, która grasuje na nowym świecie, w autobusie przepłaszając w pierwszym rzędzie, bo ona jest niepełnosprawna, także można jeździć bez biletu. Oczywiście nie polecam za bardzo, bo są częste konflikty, nie sprawdza. Tutaj sprawdza, bo tutaj, która rajcuje, grasuje na ulicy Nowy Świat, pytrze, podstępnie przebiega. Już teraz i tych Hankę Gronkiewicz przejrzeli. Urzędniczkę niejedną z ratusza przejrzano. Także bardzo dobrze, że coś tak się dzieje. No, nalinimy się i... Jest tak, że badania wskazują na razie na to, że jeżeli w tym tempie zmiany się będą posuwać, to mniej więcej wyrównamy te wszystkie główne wskaźniki do roku 2060. 2060 rok zapisuje sobie. Także wydaje mi się, że ani pani, ani ja nie chcemy aż tak długo czekać. Wolałabym, żeby to było szybciej. Tak, i dlatego też nazywamy to właśnie pełzającą rewolucją, a my chcemy takiej jednak bardziej skokowej, czyli takiej zgodnej z definicją rewolucji. Także nie możemy pozwolić na to, żeby te zmiany się działy. Ewolucyjnie i mówimy właśnie, się musi dziać więcej i musimy brać sprawę we własne ręce, musimy podejmować konkretne działania, inspirować innych działań i wtedy mam nadzieję, że będzie dobrze. No więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze, a o tym, co będziemy jeszcze robić i co pani robi na tę okoliczność i nie tylko na tę okoliczność dzisiejszej wizyty w Polskim Radiu 24, po krótkiej przerwie, bo teraz skrót wiadomości.
informacje dnia w skrócie. 13.30 Piotr Topoliński. Przed urzędem miasta Łodzi na ulicy Piotrkowskiej zgromadziło się kilkuset kibiców drużyny RTS Widzew Łódź. Demonstracja ma związek z decyzją o niewpuszczeniu ich na stadion przy Alei Unii na rozgrywane dziś derby. Za półtorej godziny rozpocznie się spotkanie dwóch łódzkich drużyn ŁKS-u i Widzewa. Prezydent miasta Hanna Zdanowska po negatywnej opinii policji nie zgodziła się na udział kibiców gości w spotkaniu. Po zakończeniu demonstracji kibice przemaszerują ulicą Piotrkowską do Alei Mickiewicza, gdzie pożegnają jadących na mecze swoich piłkarzy. Łódzkich funkcjonariuszy wspierają dziś dodatkowe oddziały prewencji i drogówki oraz strażnicy miejsce. Dziś pierwsze łódzkie derby po ponad 4,5-letniej przerwie. Po raz pierwszy na tak niskim poziomie w trzeciej lidze. Inauguracja kolejnego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uroczystości rozpoczęła msza w Kościele Akademickim. Istotna jest rola uniwersytetów katolickich we współczesnym świecie, mówi rektor KUL, ksiądz profesor Antoni Dębiński. Uniwersytety katolickie mają swoje miejsce na mapie edukacyjnej na całym świecie, pełnią bardzo ważną rolę. Między innymi dlatego, że chcą współtworzyć kulturę chrześcijańską. Zatem prowadzą zwolenia, kształcą studentów, oferują swoim studentów. Chcemy uczestniczyć w dialogu Kościoła ze światem współczesnym. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiuje ponad 12,5 tysiąca osób, w tym ponad 1,7 tysięcy doktorantów oraz ponad 600 cudzoziemców, pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Chin i Nigerii. Studia na KUL-u w tym roku rozpoczęło ponad 3300 osób. Ratownicy GOPR apelują do turystów o ostrożność. Na bieszczadzkich szlakach jest ślisko, pada deszcz, wieje silny wiatr, jest też mgła. Wczoraj ratownicy interweniowali, pomagali osobom, które miały kłopoty w górach, mówi Arkadiusz Kawalec z bieszczadzkiego GOPR. Mieliśmy dwie wyprawy ratunkowe. Przykryj się tam do ściany, się obróć. Była tam turystka po utracie. Czy to bo tam masz lepiej, bo tam jest ciemno. Na małej rasce i tam była też turystka z urazem. Do obydwu tej akcji samochód wyleciał w śmigłowiec, tak, i do ratownicy zestawki wcisnej i zestawki wystrzykał. Dziś na szlakach turystycznych jest pusto. Ratownicy radzą, by nie wychodzić w górę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kobiety sukcesu. W Polskim Radio 24. W Polskim Radiu 24 Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu, przypomnę. W studio pani dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. I tego nie powiedziałam. Tytuł Bizneswoman 2015 roku, ale też i Ploterki 2011, pani Bianko, prawda? I Kobiety Mazowsza. I Kobiety Mazowsza, więc mnóstwo tytułów. I my rozmawiamy o tym, jak to jest z tą deklaracją, że jest mniej więcej, parytety są wyrównane, jeśli chodzi o technologie, nowe technologie i o naukę, o te sektory. Ale też chciałabym, żebyśmy teraz kontynuując naszą rozmowę, powiedziały, czym jest, a za czym może być ten potencjał kobiet w branży technologicznej. Jak go wspierać, jak go rozwijać, żeby ten 2060 rok, o którym wszystko pani mówiła, żeby on tak był trochę wcześniej, może? Rok 2060 był w roku 2020. No chociaż. Potencjał kobiet dla branży technologicznej jakby jest stwierdzony już niejakby, po prostu naukowo. Ponad wszelką wątpliwość organizacje, instytucje, zespoły działają tak, że kiedy członkowie są różnorodni, to rodzi się kreatywność, rodzi się wymiana, rodzi się jakieś pole do biznesu. Wiemy o tym, że osiągnięcie mnóstwa podobnych osób z podobnym backgroundem, to po prostu potwierdzimy sobie wzajemnie pewne wnioski, ale niekoniecznie wpadniemy na coś nowego. Nie ma wizji wtedy, prawda? Nie ma burzy mózgu. Jest trudniej na pewno. Dlatego też, jeżeli firmy decydują się masowo na całym świecie wspierać specjalnie kobiety, to nie robią tego z dobrego serca swojego, ani z poczucia sprawiedliwości społecznej. Choć też pewnie jest to jakiś element ich misji, ale jednak firma jest po to, żeby generować przychód, tak? Taka jest definicja biznesu. Mówiąc zysk.
zysk. I okazuje się, że obecność tych kobiet szersza w branży technologicznej ten zysk po prostu wzmaga, więc warto, żeby były. W tym momencie w Polsce mamy około 23% pracowników firm technologicznych to są kobiety, ale też jeżeli spojrzymy na stanowiska stricte technologiczne, to będzie, ten procent będzie odpowiednio niższy. W takich firmach stricte jak IT, jak na przykład Intel, tych kobiet jest 13%, w Google 15%, także to są naprawdę bardzo niskie udziały. Mhm. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby ten potencjał kobiet w pełni wykorzystać. Inaczej można ten potencjał spojrzeć, jeżeli pomyślimy, że połowę użytkowników technologii na świecie stanowią kobiety. Więc wydaje się, że przy tworzeniu tych technologii warto, żeby ten udział był przynajmniej, że tak powiem, wyrównany. Wydaje się to być oczywiste. Wydaje się to być oczywiste, ale do tej pory tak nigdy nie było i jeszcze tak nie jest. To może są takie skrajne przykłady, ale na przykład w nauce to bardzo dobrze widać, że jeżeli kobiet się nie uwzględnia, nie wiem, w zespołach badawczych, to czasem te niezwykle mądre zespoły pełne naukowców doświadczonych nie wpadną na przykład na pomysł, że na przykład dany lek czy dane rozwiązanie może inaczej działać w przypadku organizmu kobiecego, bo nikt jakoś sobie tak nie wymyślił, że jakby jest nie tylko o tym. To tak jak, przepraszam, zawał serca. Inaczej przebiega u kobiet, a inaczej przebiega u mężczyzn, ale lek jest ten sam. Tak, znaczy właśnie dokładnie o to chodzi, że to jest oczywiste, to oczywistość, tak bardzo skurtowe, a nikt tego tak, nie zauważył. I takich przykładów jest bardzo dużo, dlatego też kobiety z różnych takich swoich, powiedzmy, specyfiki, bo nie jesteśmy tacy sami jako płcie, prawda? Są te różnice, nikt nie twierdzi, że nie ma. Organizmy są inne. Nasz skład, nie wiem, chemiczny. System hormonalny, immunologiczny też. No. Tak, no też fakt, że kobieta chromozomy, rodzi, replikacja na razie nie rodzi. Tak. Możemy tutaj wymieniać. Dokładnie. I to też trzeba brać pod uwagę. I przy odbiorze rozwiązań technologicznych to też ma duże znaczenie. Dlatego też zamiast robić jakieś niesamowite projekty konsultingowe, audyty, tudzież analizy, wystarczy po prostu włączyć odpowiednią liczbę mądrych kobiet w zespoły i wtedy to będzie dosyć naturalnie przychodziło firmą, jakby dopasowanie tych technologii do użytkownika kobiecego. Rozumiem, że szansa jest i to jest taka, szansa na zmianę jest i to jest taka oczywistość, natomiast tak sobie pomyślałam, że to może być taka kobieca nowa jakość nawet i tempo i jakby też nowy sposób rozwiązywania problemów współczesności. To wszystko, o czym rozmawiamy, mówię też o tych zespołach, tak globalnie, bo chcę teraz Panią poprosić o troszkę może więcej informacji na temat badania, które było realizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywę. Potencjał kobiet dla branży technologicznej. Pytanie się nie ma na przykład, dlaczego młode kobiety wybierają albo nie wybierają kierunków technicznych? No to śpi, ja potem pójdę, tak może się odwrócić do ściany, mówię tu światło, tu ten, ale wiadomo, że jest dzień, no, zaraz będzie ciemno. Dużą skalę zakrojoną właściwie, rzadko się takie badania robi w Polsce, bo myśmy przebadali... Ona dopiero za 10 godzin przyjdzie. Z roku 2016. No to najbardziej takie współczesne pokolenie. W niedzielę ona przychodzi od 9 po 9. Przekroju ogólnopolskim, badaliśmy technologiczne i patrzyliśmy właśnie, jak ta ścieżka przebiega od małego, że tak powiem, od małej. A poza tym, jak zamknę tu na dolny zamek, to ona będzie musiała czekać do czasu, aż ja przyjdę. Też to na tym poziomie. Bo ona ma na górny tylko. Tego wszystkiego. Znaczy przyjrzeć się w ogóle temu, co się dzieje. Ale ona wie dlaczego. Zweryfikować to, co robimy. Ze ściany zniknęła Matka Boska i ona wie dlaczego, nawet u dzielnicowej. Kobiece kadry z tych jej nie wpuściłam tu raz, bo ściągnęła to by taką Jadwigę Grabowską. No dobrze. Wydaje mi się, że te firmy, które decydowały ja mówię, się rozmawiać sama, na, jej nie. Więc tak naprawdę, no to ona dzielnicowego przyprowadziła, a ten dzielnicowy powiedział, proszę pani, ogół, przecież pani tu nie ma żadnych praw, pani nie ma kluczy i niech pani ludziom nie przeszkadza żyć i nic pani nie robi. I tak na tym stanęło. W godzeniu ról, bo specjalnie rodzicom, bo nie uważam, że to kobieta jest tylko tym jednym. No wie pan, zobaczy, że nie można. Stara kobieta, no wie dobrze, no to sobie śpi. Stara kobieta na tym łóżku. Ale ludziom ty nie dokuczaj. A Mareczek mówi, coś ty, wywal ją przez okno.
pierdolią przez okno. Też mają, też może inny wątek, Jankowi narobiła świń. Badania teraz pokazują, że o ile... Każdego może wykończyć. Jakby miała 10 mężów, to by ona każdego na tamten świat. Że ma siłę, że ma prawo. Ale ona nie wróci, bo mąż mieszka w innym domu. Swoim synom przekazuje zupełnie inną wizję. I ona była na tyle chytra, że mieszkała w drodze do Palenicy i gdzieś tam po lewej stronie miała willę, którą to willę musiała oddać, bo miała takie zaległości. Wszystko. I wyprowadzić się z Warszawy, no to gdzie kupić tanio? Pod lasem. Obiecuję. Ale też ale dwa mieszkania. Ona się tym szczyci, że z jednego mieszkania ma dwa mieszkania na problemie swoim. No to tam mnie to obchodzi. Ona pojedzie do sanatorium, bo ona ma tam badania za darmo, bardzo drogie. Ona już się zatroszczy, żeby to były jak najdroższe, 3-4 w ramach sanatorium. I dlatego ona jedzie. Bardzo chciwa, bardzo chytra, ale tacy ludzie długo nie żyją, z tego co ja wiem. Niech ona sobie załatwi dla córki, czy dla kogo chce, ale ona nie będzie długo żyła. Tutaj poszła też na biznesową kolację, wróciła po, ja jestem gdzieś tam na Placu Konstytucji, ona dzwoni, że siedzi pod drzwiami. To jest bardzo silny determinant. Nauczyciele są strasznie. A ja mówię, przyjdź o 9. Otwierają horyzonty. Ale jadę mimo wszystko do domu, już jej nie było. Ona poszła i na badania sobie pojechała do SOR-u. Wszystkie idą na studia inżynierskie. Tak. Właśnie obecność. Na Biedurna, bo jechałam tu specjalnie z Placu Konstytucji, żeby ten dolny zamek otworzyć. A ona pojechała sobie do SOR-u, bo ona przecież nie będzie czasu marnowała, siedząc pod drzwiami. Ona sobie drogie badania jakieś zrobi, czy cokolwiek może chociaż. Taki ma charakter, jak Mareczek. Słyszałeś to słowo. Edka u Mareczka ile mieszkała, ile mu wałówki naniosła i gówno z tego, bo to z pijakiem, to nie da rady. Który udaje, że nie pije z ciebie, żeby pijaka zrobił, wykorzystał maksymalnie wszystko, tak co żyje w Warszawie. Obrzydliwe to jest, bo to jak się spojrzeć na to z punktu widzenia Biblii, no to to jest obrzydliwe, tylko że ludzie są takimi gadami, że oni nie widzą siebie w lusterku. Tak, mamy te budowy, też czekają. A mogliby widzieć. Wszyscy jesteśmy potrzebni i każdy z nas ma swoje zalety i swoją funkcję w tym wszystkim. Natomiast nie wiem, czy ty widziałeś kiedy takiego Mikołaja w Warszawie. Te właściwe osoby. Taki z brodą. Ja nawet kiedyś się przeprowadzam z nim wywiad przy meczu. Ale on, ja go znam, bo on na Sapieżyńską, tam gdzie ta Romówka chodzi na obiady, on nie gardzi, poza tym tam paczki ma, takie paczki gromadzi, na znaczki zbiera, wysyła biednym dziewczynkom po całej Polsce paczki. Sam nic nie ma, jest tu jako ten bezdomny, no. Zbierał bogactwa tym najbiedniejszym, że tak jak to się mówi. I wysyłał te paczki. Przy mnie robił paczki. Zbierał na znaczki. Proszę ciebie, itp. I tamte. On mieszkał na Grójeckiej 19. Nie wiem, czy ty wiesz, czy ty pamiętasz, że tam jest Dekada. Klub Dekada. Ja tam kiedyś byłam, przy mnie śpiewała Krystyna Proń. Gdzie między innymi bardzo ważnym tematem jest właśnie... A ty byłeś teraz za ciszą chyba, jak śpiewała Proń, nie? No to w Dekadzie na Grójeckiej 19. Taki bloczek wieżowiec balkonik. I tam w tym bloku, gdzie Dekada, gdzie śpiewała Krystyna Prońko, ja tam w tym domu głosiłam kiedyś, Słowo Boże. My ich znamy wielokrotnie, to tam mieszkał ten Mikołaj z brodą. U takiego dziada, który zabierał mu 400 zł. I ciągnie ich za uszy, nie wiem, w domu. On miał z OPS-u, było 500, to kiedyś płacili 550, 560, 500 ileś. Z edukacją w Polsce jest taki problem, że... I tam siedział koło tego kościoła do drugiej w nocy, trzeciej, no bo to taki medytator. Na te dwie godzinki do domu, ile on tam posłał, 2-3 godzinki. A ten brał od niego 400 zł. Taki, jak to się mówi, ta selekcja negatywna. I mówi, a Mikołaj bogaty. Zrobić karierę w twojej dziedzinie. No i umarł już ten Mikołaj, cały bogaty. Stereotyp też. To jest nasz największy problem. On na centralnym, pod metrem.
Wiatrem. Sprzedawał takie czasopisma o ludziach bezdomnych i to było oficjalnie wydawane za 5 zł. Miał dla siebie 2,50 i 2,50 dla firmy. Ze szkoły. No i umarł, no, uczciwy człowiek, który nic nie chciał, nic. Chciał komuś pomagać, chciał komuś służyć, nic nie chciał. Do mądrego, świadomego, dobrego nauczyciela. I do, no to jeszcze ja z nim tam parę wywiadów, jest w internecie, jest. To trzeba jeszcze opatrzyć, może jakoś jeszcze rozreklamować. Bo ludzie nie wiedzą, kto to jest święty Mikołaj Warszawski z białą, siwą brodą, zadbaną brodą, bo on bardzo czysty był. Występował w radiu Józef, w radiu Puls, takie też katolickie nośnik, katolicki Puls, teraz to się chyba w co innego zamieniło. Tam były też wywiady z Centomirskim, no i z nim jako Mikołajem, ale nie pamiętam jego nazwiska. No i on umarł. Raz na Tesco myśmy były ekstra, ja mówię, chodź Mikołaj, trochę jedzenia sobie tu kupimy. Tak tanio i tak skupną, to jest Mikołaj fajny, taki słuch. I on mówi, że go taki dziad okrada. 400 zł. Ja mówię, to można, wiesz. W tym przypadku oczywiście bardziej świadomie. Symbolicznie, ale nie 400, a to jeszcze nie było nawet 600, albo 500. Gdzieś tam. No to się dzieje, no to trudno o tym mówić tak naprawdę. I on po prostu wszędzie sprzedawał takie czasopismo mizerere jakieś. Część z nich wybrała. To już panie wybrała. Kilki tych szczęści. No? Jest ich więcej niż kiedykolwiek. Ale nie, to był polski. Znaczy, dobra. Na pewno jest. Z 80. Możesz się dowiedzieć, jak to się nazywało, bo on mi raz kiedyś dawał, ale on chciał, żeby jemu jednak te 5 zł zapłacić, bo on czasem długo czekał, zanim ktoś to kupił. To więc ktoś jechał do Olsztyna, no to nie wiedziała babka, to i to wcisnął, to musiała mu dać parę groszy. Dobra, dalej. A ci Zubrzyccy na Centralnym, to różnie. Wiedzieli, o co chodzi, nie wiedzieli. Lubili go, tego Mikołaja, chodzi po peronach. Lubili go, potem już nie.